Cześć, dzisiaj porozmawiamy o nowościach i zmianach dla sprzedających w lipcu, sierpniu i wrześniu 2022. Omówimy sobie najciekawsze z nich. Zapraszam do oglądania. W ramach przypomnienia zmienimy opłatę za abonament podstawowy, czyli od 1 lipca nie będzie to 39 zł, tylko 49 zł, czyli tutaj te koszty nam nieco podskoczą. Ale nie są to jedyne podwyżki w tym moim podsumowaniu. Idziemy sobie dalej. Fajna opcja. Dzięki temu możemy zyskać opcję Smart, czyli wraca Allegro przesyłka polecona. Także niższe dopłaty do przesyłki, do tego typu przesyłki. No i tak jak wcześniej wspomniałem, dzięki temu będziemy mogli mieć oznaczenie Smart dzięki po prostu korzystaniu z tej przesyłki, z tej formy może dostawy w swoim cenniku dostaw, także też na plus na pewno zmiana. Kolejne zmiany będą już raczej na minus, czyli obniżymy część kwot, ale znowu te kwoty zostaną obniżone tylko w tych niższych pułapach cenowych. Tak jak sobie tutaj zauważyliśmy, kwoty oczywiście dotyczą znowu tego działu logistyki Allegro, czyli Allegro Pocztek z Kurier 48 i Allegro Pocztek z Kurier 48 w wersji pobraniowej, czyli tych dwóch modułów kurierskich. I tak jak widzimy, tutaj do 199,99 te koszty zostaną obniżone, tak jak tutaj widzimy, jednak powyżej 200 zł dla tych zamówień te dopłaty do przesyłek będą wyższe. Idziemy dalej i tutaj kolejna zmiana, która może nam trochę pokrzyżować szyki, czyli Allegro będzie mogło usuwać kciuki w górę lub w dół przy opiniach produktowych. No i teraz to, co robiliśmy często, to sztucznie podbijaliśmy sobie te opinie, które były dla nas bardziej przychylne. No bo wiadomo, że gdzieś tam te przychylniejsze opinie pozytywnie działały na te decyzje zakupowe klienta. No teraz może zostać to trochę ukrócone i zobaczymy, jak to będzie. Od 4 lipca przekonamy się, w jaki sposób to będzie realnie funkcjonowało i czy to będzie miało wpływ na właśnie te nasze działania, które robiliśmy tak sobie trochę po cichu, żeby tak jak mówię, żebyśmy te opinie najlepsze były na samej górze, wtedy można sobie te dla nas przychylne opinie łapkować w górę. No to może zostać zgodnie z tą zmianą, tak jak mówiłem, ukrócone. Kolejna rzecz, tutaj będę Was zachęcał do takiej samodzielnej pracy, nie będziemy sobie omawiać każdej kategorii, ale to co się zmienia, to też opłaty za sprzedaż na kontach firmowych. Jak tutaj widzimy, na przykład w kategorii elektronika i pod kategorii pozostałe będzie to nie 17%, a 20%. Te zmiany wejdą w życie 18 lipca, także też Wam damy link do tego artykułu, do tego odnośnika. I będziecie mogli sobie prześledzić w zależności od kategorii, w której sprzedajecie, ile ta prowizja będzie wynosić po zmianach. No generalnie są tutaj praktycznie rzecz biorąc same podwyżki. Dla nas na pewno na plus taką zmianą będzie to, że kupujący nie będą mogli oceniać kosztu dostawy, czyli od 27 lipca już nie będzie ten kupujący mógł ocenić zgodności z opisem usługi kupującego i kosztu wysyłki, a będzie mógł ocenić tylko właśnie zgodność z opisem i obsługę kupującego. Czyli ten parametr kosztu wysyłki nie będzie teraz brany pod uwagę, czy w jakości sprzedaży, czy w ocenie do supersprzedawcy. Także według mnie zmiana na naprawdę duży plus. Tutaj te walenie do drzwi Allegro wyszło nam na dobre. W takim kontekście, że już kupujący nie będą nam tej oceny zaniżać, jak będziemy mieli nawet tą przesyłkę, powiedzmy, najtańszą z możliwych, czyli dostawę Smart, tak? Ok, kolejna zmiana. Tutaj zmiana akurat na plus, no bo w momencie, gdy będziemy w ramach jednego zamówienia mieli kilka przesyłek, to zapłacimy zazwyczaj na ten moment płacimy taką samą, powiedzmy, taki sam koszt dostawy do każdej przesyłki oddzielnie, a teraz w momencie, gdy jedno zamówienie
będzie obejmowało kilka przesyłek. Te koszty będą mniej więcej każdej kolejnej przesyłki obniżane o połowę. Tutaj też możecie sobie to doczytać w tym miejscu, także też do tego będę zachęcał. Bo tutaj znowu są takie kruczki, czyli w momencie, gdy ta wartość zamówienia jest powiedzmy do 200 zł, no to rzeczywiście będzie tak jak mówię, czyli te koszty przesyłki będą niższe, ale znowu, gdy będzie powyżej 200, no jednak będziemy dalej płacili tyle samo za każdą kolejną przesyłkę w danym zamówieniu. I kolejna rzecz. Też propos logistyki, dzisiaj jest dużo logistyki, także tak już podsumowując logistykę, Allegro Courier DPD i Allegro Courier UPC, no to waga rzeczywista czy gabarytowa na ten moment było to odpowiednio 31,5 kg dla DPD i 20 kg dla UPC, tak? A na ten moment będzie to po 10 kg, no i znowu za każdy gdzieś tam kilogram powyżej tych 10 kg będziemy musieli odpowiednio dopłacić i tutaj macie też stosowne co do tego cenniki, ile ta dopłata będzie wynosić. Także też no te produkty gabarytowe jednak znowu ich cenę będziemy musieli znowu bardziej podnieść, żeby nie tracić na marży, no bo nie mówimy tutaj o tych nowościach po to, żebyśmy tylko mówili i żebyśmy narzekali, a raczej po to, żebyście też wyciągnęli wnioski i wiedzieli, kiedy podnieść cenę, żeby po prostu gdzieś tam pod koniec sierpnia nie obudzić się z ręką w nutniku i gdzieś tam już wcześniej, przed tymi podwyżkami sobie te ceny nieco podnieść, żeby zamortyzować sobie te dodatkowe koszty i nie tracić na marży, żeby Wasze biznesy hulały możliwie najlepiej. Także jeśli chcecie więcej tego typu materiału, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, obserwujcie nas na mediach społecznościowych typu Instagram, tu też link będzie w opisie tego materiału. Mamy też grupę na Facebooku, do niej też Was zachęcam. Także co? Dzięki za dziś i do następnego materiału. Cześć!